obrona, Przemek. X, lewa. Ja. Nie, ty jesteś na bramce. Maciek, lewa obrona. Patryk, będziesz na prawej, dobrze? Patryk, pomoc. Siema. Mateusz, Michał, Maniek, tak? Was trzech, pomoc, tak? Atak, Kamil, Tomek i Wojtek, Max i... Nazywam się Mateusz Rydzak. Grą, które tu widzicie, nazywa się Lacrosse. Z Indian Bagataway. Nazwa pochodzi od francuskiej gry zakrzywionego kija. Spotykają się 10 na 10 zawodników na boisku do piłki nożnej. Posługują się takim kijem zakończony główką i kieszenią i starają się strzelić do bramki tym kijem albo kopnąć piłkę. I tak wygrywa drużyna, która zdobędzie więcej bramek i goli. Tomasz Kędzia we Wrocławiu rozpoczął tą twórczość i, że tak powiem, dzieło, a Błażej Piotrowski w Poznaniu. I od 5 lat, 2007 roku, ściągnęli to z Czech czy ze Stanów Zjednoczonych i zaczęli tworzyć drużyny. Kosynierzy i Poznań Hussars to jedne z pierwszych drużyn w Polsce. Obecnie mamy 10 drużyn, mogę powiedzieć, 10-11. Nie wszystkie jeszcze są w samorządzie swoich miast i dały statut, więc nie są formalnie drużynami, ale 11 jest takich nieformalnych. W Szląstawie pojawiliśmy się w październiku zeszłego roku dzięki projektorowi Fundacji Wolontariatu Studenckiego, który przygotowywał dzieciom różne zajęcia z miasta. Dzięki temu prowadziliśmy lacrosse jako kosynierzy Wrocław, bo jestem zawodnikiem, i przyjęło się bardzo dobrze, także utworzyliśmy drużynę Czarni Żniwiarze Krząstawa. Czarni Żniwiarze! Jazda, jazda!